W każdy Wielki Czwartek przed południem kapłani gromadzą się wokół swojego ordynariusza w kościołach katedralnych. Przy czym nie samo miejsce, może nie sam czas jest istotny, ale to wokół czego się gromadzą. Otóż w czasie tej mszy świętej święcony jest olej, który nazywamy krzyżmem, czyli olej przeznaczony do namaszczenia. Sama symbolika oleju jest bardzo ciekawa. On miał swoje bardzo ważne funkcje już w kultach pogańskich, w kulcie greckim, w kulcie rzymskim. Mianowicie w tej kulturze śródziemnomorskiej olej służył jako artykuł spożywczy, służył jako artykuł pielęgnacyjny, służył także do napełnienia lamp, żeby dawały światło. I wreszcie spełniało także bardzo ważną funkcję, kiedy trzeba było namaścić króla. Także w przypadkach choroby łagodził ból, dezynfekował rany. Nic więc dziwnego, że z czasem nabrał także charakteru kultycznego. Był stosowany do różnego rodzaju religijnych funkcji, po to, żeby właśnie podkreślić ważne elementy związane z tą religią. Jeżeli chodzi o Stary Testament, mamy również olej wykorzystywany do namaszczania królów, proroków, kapłanów, po to, żeby także podkreślić ich ważną funkcję w narodzie wybranym. Przy czym to wszystko w Starym Testamencie zmierzało do tego najważniejszego namaszczonego, czyli związane było z oczekiwaniem na Mesjasza. Imię Mesjasz także znaczy namaszczony. I Chrystus w sobie jak gdyby łączy te wszystkie trzy ważne dla narodu izraelskiego funkcje. Chrystus jest kapłanem, jest królem, jest prorokiem. Ale tutaj dodatkowo przy Chrystusie dochodzi jeszcze symbolika Ducha Świętego. Właśnie podczas tej mszy świętej krzyżma czytany z Ewangelia Łukasza, ten fragment, kiedy Chrystus w Nazarecie, w synagodze dostaje zwój proroka Izajasza i kiedy czyta tekst o tym, że Duch Pański spoczywa na nim. On się z tym tekstem utożsamia i rzeczywiście staje się namaszczonym nie tylko olejem, ale Duchem Świętym. I od tego momentu namaszczenie będzie zawsze związane z działaniem Ducha Świętego. Olej jest bardzo istotny w chrześcijaństwie, ponieważ on, wychodząc nawet od tych naturalnych swoich właściwości, rzeczywiście bardzo w życiu człowieka wierzącego pomaga. Jeżeli olej łagodzi rany, jeżeli łagodzi ból, no to mamy olej podczas namaszczenia chorych. Jeżeli olej ma także łagodzić ból związany z grzechem, z chorobą duszy, to mamy wtedy olej podczas sakramentu Chrztu Świętego. Jeżeli olej daje światło w lampie, to namaszczony kapłan jest właśnie tym, który ma być światłością, ma być światłem dla tego świata, głosząc Chrystusa i Jego Ewangelię. Mamy więc bardzo piękne przełożenie z naturalnych właściwości oleju do jego właściwości religijnych. Ale jeszcze głębiej należałoby wejść, bo olej, namaszczenie olejem rzeczywiście sprawia taką bardzo głęboką przemianę u tego, kto jest namaszczony, bądź w rzeczy, która jest namaszczona. Namaszczenie olejem sprawia, że zmienia się przeznaczenie z funkcji czysto świeckiej, czysto doczesnej, nabiera funkcji religijnej, funkcji kultycznej, wchodzi w sferę sakrum. Odtąd już więcej nie należy do świata, ale należy do tego, co Boże, do tego, co poddane jest działaniu Ducha Świętego. I teraz tu wracamy właśnie do mszy świętej, podczas której święcony jest krzyżmo, ponieważ ten olej rzeczywiście wykorzystywany jest do bardzo wielu namaszczeń. Namaszczamy tym olejem podczas chrztu, podczas bierzmowania. Tym olejem namaszczamy biskupa podczas przyjmowania przez niego sakry. Tym olejem namaszczamy osoby konsekrowane. Tym olejem namaszczamy świątynie, namaszczamy ołtarze. I to pokazuje tę istotną, głęboką zmianę, która się wraz z tym namaszczeniem dokonuje w osobie bądź w jakiejś rzeczy.
ale przy okazji tym, który ujawnia wtedy swoją władzę, swoją posługę uświęcania, jest właśnie biskup. To on ten olej święci. On przy współudziale, przy swoich prezbiterach czyni to, co należy do jego posługi uświęcania. I warto tutaj podkreślić, że ci prezbiterzy, którzy właśnie w Wielki Czwartek gromadzą się wokół swojego biskupa, nie są tylko obserwatorami, nie są tylko świadkami tego, ale oni współuczestniczą w poświęceniu tego oleju. Po to, żeby następnie, kiedy wrócą do swoich miejsc pracy, stać się także współpracownikami biskupa w dziele uświęcania poprzez udzielanie sakramentów, poprzez głoszenie Słowa Bożego. I wtedy ujawnia się także istotne znaczenie tej mszy świętej, właśnie tego spotkania biskupa ze swoimi kapłanami. Wtedy ujawnia się ta jedność w działaniu, jedność w uświęcaniu. Oni wykonują to samo i dzięki temu mogą rzeczywiście czynić to, do czego zostali namaszczeni, do czego posłał ich Chrystus.